przebrała się miara zła, którą mamy w Polsce. I my, Polacy, polscy patrioci, mówimy nie. Mówimy nie przede wszystkim tym wszystkim, którzy odmawiają nam praw, bo odmowa prawa do nadawania na multipleksie przez telewizję Trwam to nie jest odmowa dla jednej grupy, to nie jest odmowa dla jednej telewizji. To jest odmowa budowania w Polsce pluralizmu. To jest odmowa prawa do prawdy, podstawowego prawa demokracji. Po prostu uważam, że telewizja Trwam jest bardzo wartościową telewizją. Pokazuje prawdę, ale też jeżeli chodzi o politykę, ale też wiele wartościowych programów. Dlatego uważam, że warto, żeby ta telewizja była na multipleksie, a to, że zabroniono jej tego, jest dla mnie niesprawiedliwe i chciałbym po prostu zamanifestować swój sprzeciw. Solidaryzujemy się razem. Wyrażamy swoje uwagi. Tłumem, chcemy zobaczyć cały ten pochód i też nasza obecność. Ale jesteśmy z Radiem Maryja jak najbardziej, bo mamy telewizję Trwam i bardzo kochamy Rydzyka ojca. Także jesteśmy z nimi. To jest też takie świadectwo rzadkie, bo to największa manifestacja od lat, które jest odzwierciedleniem tego, iż państwo Donalda Tuska się rozsypuje jak domek z kart. To państwo nie istnieje w miejscach, w których powinno chronić bezpieczeństwo i zdrowie obywateli, a niejednokrotnie życie. I to jest również świadectwo i manifestacja poruszenia serc i sumień. Dzisiaj jesteśmy tutaj jako ludzie Solidarności, jako Solidarność, reprezentując tych, którzy nie mogą tego wykrzyczeć tutaj. Bezrobotnych, ubogich, ludzi pracy, którzy są wykluczeni społecznie i wszystkich tych, którzy nie umieją się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Tutaj jesteśmy po to, bo polska bieda jest sierotą i tak nie może być. Nie w ilości, nie w sile, nie w ilości stacji telewizyjnych, w ilości kamer, ale w prawdzie, czyli w tych mediach, czasami niszowych, jak niektóre portale internetowe, tkwi siła, siła moralna. I jest niewątpliwym sukcesem również to, że lider opozycji, Jarosław Kaczyński, został tak gorąco przywitany przez te setki tysięcy Polaków. To jest jasny sygnał, że jest alternatywa. Jest alternatywa wobec tych, którzy od 5 lat kłamią, oszukują i prowadzą tylko i wyłącznie taki czczy, plastikowy, teflonowy PR propagandy. Scenariusze hiszpańskie lub greckie są tak samo w Polsce możliwe, jeżeli faktycznie druga strona nie przyjdzie po jakiś, nie wiem, rozum do głowy i nie zacznie rozmawiać i prowadzić dialogu i ze związkami, i z opozycją w parlamencie, bo to jest jakby najważniejsze w tym wszystkim. Na wszystkie te pytania dotyczące chociażby ustawy 67, chociażby płacy minimalnej, umów śmieciowych, rządzący mówią nie. Tylko tyle, dlatego jak my jesteśmy zmuszeni wychodzić na ulicę, to po prostu na nią wychodzimy. To się w głowie nie mieści, że można w taki sposób postępować z taką grupą społeczną, gdzie katolików jest 90 kilka % w Polsce i że można im nie dać multipleksu dla tej telewizji Trwam. Demokracja jest, bo o nią żeśmy walczyli, ale tak połowicznie według mnie, połowicznie, bo demokrację to tak jak pokażą media, dlatego się pana pytałem, taka jest demokracja. Pan Tusk też zaczął przepraszać, a później powiedział inaczej wczoraj, prawda? Na końcu skończył tak, że już nie przepraszał, bo że on ma rację na wszystko. No tak to określił. Taka jest demokracja w kraju. Obecność na takim marszu to jest bardzo dobre przeżycie, ponieważ pozwala doświadczyć, że jednak nie jest się tym oszołomem, moherem, wyizolowanym jakoś tam ze środowiska, tylko faktycznie jest nas bardzo dużo, a jeśli jest nas tak dużo, to może faktycznie mamy rację i faktycznie coś dzieje się niedobrego. Trzeba w Polsce zmian prawdziwych, demokratycznych, do tego są potrzebne wolne media. Marsz się udał, to znaczy udał się dlatego, że było bardzo dużo ludzi, że zrealizowaliśmy plan i czas, w którym to się wszystko miało odbyć i było spokojnie, bezpiecznie, wręcz radośnie, rodzinnie. Szacujemy, że mogło być 200 tysięcy ludzi lub trochę więcej. To, co dzisiaj zobaczyłem, to myślę, że przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Skoro jakaś tam telewizja powiedziała, że 160 tysięcy,
to na pewno jest więcej. Na pewno jest więcej, więc dziękujemy tym wszystkim, którzy tu byli, którzy tu są. Dziękujemy wszystkim za wsparcie, za ten gest solidarności, za tę manifestację. Możemy zmienić Polskę. Możemy doprowadzić do tego, że to zwycięstwo, to dzisiejsze zwycięstwo, można powiedzieć zwycięstwo etapowe, będzie zwycięstwem ostatecznym, że Polska się zmieni, że będziemy mieli Polskę nową, będziemy mieli Polskę taką, o której marzyli ci, którzy polegli, którą budował prezydent Lech Kaczyński. Polskę równych, wolnych obywateli, Polskę sprawiedliwości, miłości społecznej, Polskę, w której uczciwi ludzie będą czuli się bezpieczni, wolni, szczęśliwi. Zwyciężymy! 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 Zwyciężymy!